2 kwietnia z niebieskim balonem w dłoni i ulotką. Spod Wałeckiego Centrum Kultury w Światowym Dniu Świadomości Autyzmie. Wyruszyli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, podopieczni środowiskowego domu pomocy oraz przede wszystkim drużyna ananasów. Wyruszyli na ulicę Wałcza po to, żeby wśród mieszkańców zwrócić uwagę na problem autyzmu. Zaczęliśmy akcję w Mirosławcu. O godzinie 9 spotkaliśmy się z burmistrzem, spotkaliśmy się z nadleśniczym, z komendantem policji. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie społeczeństwu, że takie schorzenie wśród nas funkcjonuje, że funkcjonują ludzie z autyzmem i nie tylko dzieci i że potrzebują zarówno dzieci, jak i dorośli pomocy. Choć o autyzmie mówi się coraz więcej i coraz częściej, to nadal świadomość wielu mieszkańców, także Wałcza, na temat tego, czym tak naprawdę jest autyzm, wciąż jest niewielka. Czy wie Pani, czym jest autyzm i czym się objawia? Nie wiem, raczej nie kojarzę, ale coś myślę, że z kościami. Cierpiący na autyzm i ich opiekunowie spotykają się nie tylko z niezrozumieniem ze strony społeczeństwa, ale i co gorsza, na ich potrzeby i apele głuche wydają się być także instytucje, które powinny tej pomocy im udzielać. Dzieje się tak być może dlatego, że autyzm nie jest łatwy do zdiagnozowania. Do typowych cech należą problemy z wyrażaniem uczuć i nawiązywaniem kontaktów ze społeczeństwem. Dzieci cierpiące na autyzm często postrzegane są po prostu jako wyjątkowo niegrzeczne, ale trudno traktować to jako usprawiedliwienie. Przeszkodami taką jako dla mnie, dla rodzica jest dostępność do terapii, do specjalistów. To najważniejsze takie, jeżeli chodzi o moją osobę, to najbardziej mnie dotyka. Oczekiwania na wizyty lub inne takie właśnie terapie lub pomoc. Trzeba bardzo długo czekać, miesiącami, czasami. Na przykład my teraz mamy bardzo dalekie, odległe terminy, a mój syn potrzebuje pomocy już teraz. Autyzm. Zrozum, zaakceptuj, pomóż. Ulotkę z takim hasłem otrzymali nie tylko mieszkańcy Wałcza spotkani na ulicach, ale także pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Czy zorganizowana po raz pierwszy akcja faktycznie zwiększy świadomość społeczeństwa i uwrażliwi urzędników? Miejmy nadzieję, że tak. Łukasz Kędziora, Telewizja Asta.